Czy ceny nieruchomości zaraz mocno wzrosną po zawaleniu polskiego złotego do innych walut, jak euro, funt i dolar? Bo co do tego nie ma żadnych wątpliwości, gdy złotówka zawala się do takich walut jak dolar, funt i euro i frank szwajcarski i jest to dosyć mocne zawalenie, wtedy e Wzrost cen nieruchomości jest możliwy, jeżeli taki okres będzie trwał długo, lub też zablokowanie spadku cen nieruchomości też jest możliwe, bo wtedy można kupić więcej nieruchomości w Polsce za dolary, za funty i za euro. Prawda? Bo gdy 100 tysięcy euro kosztuje 400 tysięcy złotych, to za 100 tysięcy euro możemy kupić tylko nieruchomość wartość 400 tysięcy złotych, ale jeżeli złotówka się zawali. Dalej dostaniemy tylko 100 tysięcy euro, no ale te 100 tysięcy euro to już jest 500 tysięcy złotych, prawda? Czyli nominalnie w złotówkach cena nieruchomości może wzrosnąć 400 na 500. Polak na tym w euro nie zarobi, prawda? No ale nieruchomość na chwilę chociażby teoretycznie może wzrosnąć ze względu na to, że złotówka się zawaliła. Prawda, znaczy nieruchomość, w dłuższym okresie, średnio i tak dalej, prawda? Tak to wygląda. Tak więc, czy zapaść polskiego złotego w stosunku do innych walut nastroszy zagranicznych inwestorów i Polaków mieszkających za granicą do kupienia taniejących nieruchomości w Polsce, czy razem z bezpiecznym kredytem, tak zwanym niebezpiecznym kredytem, ceny nieruchomości zaraz znowu zaczną być pompowane. Na to pytanie zaraz postaram się odpowiedzieć. Wiemy jedno, jest gruba sprawa. Złotówka się zawala do dolara, do funta, do euro, do wszystkich walut właściwie się zawala, w których jesteśmy zainteresowani, a więc będę o tym dzisiaj rozmawiam. Zapraszam do zasubskrybowania, zanim przejdę dalej tego kanału. To zabierze sekundę, a mi naprawdę pomoże. Będę naprawdę wdzięczny. Zapraszam do zasubskrybowania angielskojęzycznego kanału. Też będę wdzięczny. Link podany w opisie. Inaczej YouTube nie będzie wybierał tych filmów angielskojęzycznych na angielskojęzyczny YouTube. Jeżeli nie będzie tych 1000-1500 subskrypcji. Dziękuję ślicznie i przechodzę do meritum. Ale zanim przejdę, to oczywiście czas na kawę i zaczynamy. A więc zobaczmy, co się dzieje. No, w danym momencie czy ceny nieruchomości zaczną rosnąć. No. Wiemy jedno, jest w danym momencie depopulacja Polski. Do Polski oczywiście przyjechało dużo Ukraińców, ale ci Ukraińcy wyjeżdżają stąd. Moim zdaniem, Ukraińcy będą stąd wyjeżdżać w znacznej części, bo jeżeli będą mogli mieszkać w Unii Europejskiej, to będą wyjeżdżać stąd ze względu na to, że więcej się po prostu gdzieś płaci i że gdzieś są na przykład niższe ceny niż w Polsce, prawda? Przede wszystkim dlatego, ale też ze względów politycznych będą wyjeżdżać, bo Znaczna część Ukraińców, po prostu, to banderowcy, prawda? A u nas, to jest, ciężko powiedzieć, mało mile widziane. To jest, wiecie, to jest, no, wiemy, jaka to jest historia. Nikt z Ukraińcami nie ma problemu, no, ale nikt tu w Polsce nie będzie akceptował czegoś takiego, prawda? O zdrowym rozumie. Tak więc, tacy ludzie będą wyjeżdżać i będą wyjeżdżać, szanowni państwo, ludzie, którzy. Ekonomicznie będą chcieli polepszyć swoje życie, jeżeli będą mieli na to zezwolenie, więc jeżeli chodzi o takie sprawy, jeżeli chodzi o Ukrainę, tak to będzie wyglądało. Druga sprawa, bezpieczny kredyt, czyli tak zwany niebezpieczny kredyt. Na pewno będzie na pewno pompuje ceny nieruchomości, na pewno na 100% popuje i będzie pompował, ale to nie oznacza, że to jest dobre. Bo pompowanie tych cen nieruchomości oznacza, że złotówka będzie się zwyczajnie zawalać, tak jak się w danym momencie za zawala, prawda? Bezpieczny kredyt będzie pompował nieruchomości, bezpieczny kredyt będzie pompował tak? ceny nieruchomości, że one się aż tak szybko nie będą zawalały, bo finalnie mamy depopulację, musimy to zrozumieć, prawda? Ale. Ja uważam, że jeżeli PiS przegra wybory, no to bardzo szybko trzeba ten niebezpieczny kredyt zlikwidować, bo wiemy, że to jest tylko płacenie, szanowni Państwo, e, odsetek bankom i wbijanie kabzy zagranicznym deweloperom z naszych podatków, zamiast żeby podatki szły na szpitale, e, na szkoły, na bezpieczeństwo, prawda, i tak dalej. No to oni będą wbijać kasę zagranicznym deweloperom i banksterom. No to morawieckiego już Prawdopodobnie się pozbędziemy w te wybory, no nie wiem, tak mi się wydaje, jako premiera, no bo w sumie no to on jest za to odpowiedzialny. Ja wiem, no, szanowni państwo, że ym, ym, moim zdaniem to powinno się usunąć jak najszybciej, z tego zrezygnować, prawda? Jak najszybciej ci, co dostali, no to tam dostali, prawda? Ale tak, tak naprawdę trzeba zakończyć ten obłęd, bo polska złotówka się zawala. I ee, jednak to będzie popływało ceny nieruchomości. Jeżeli, jeżeli oni wygrają, szanowni państwo, jeżeli oni wygrają i na przykład wejdą w sojusz z, z komunistami, no bo z kim PiS mógłby rządzić? Kto jest do nich podobny programowo? No, komuniści są podobni programowo, tak? Na lewica jest podobna programowo, no to z lewicą mogą wejść, prawda? I rządzić z lewicą, prawda? Mogą rządzić e, 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 z Konfederacją, prawda? Na przykład będą mogli rządzić. Jeżeli Konfederacja im nakaże zlikwidować te proinflacyjne, niszczące. Naszą walutę rozdawnictwo, no to ok, a jeżeli nie nakaże, no bo się tam sprzedadzą, no to nie zniszczą, i wtedy co to będzie oznaczało? Będzie oznaczało, że i Konfederacja i, e, będzie, z, jeżeli Konfederacja będzie za słaba, e, aby wejść w sojusz z PISem, no to będzie bezpieczny kredyt. Jeżeli wejdzie w sojusz z PISem, a nic z tym nie zrobi. No, to też będzie bezpieczny kredyt. Jeżeli ym, PiS wejdzie w sojusz z ym, y, komunistami, prawda? Bo w sumie w. PIPIS Pi to najbardziej socjalistyczna partia w historii III RP, no to z komunistami im bardzo po drodze, no to wejdą może z komunistami, prawda? No bo to oni mają taki komunistyczny, socjalistyczny program, prawda? Nacjonalizacja, no to są komuniści po prostu, prawda? Nacjonalizacja tu, wiecie, brak własności prywatnej, prawda? Tylko nacjonalizowanie za nasze własne pieniądze i tak dalej, i tak dalej to może z komunistami wejdą w sojusz, no a jak wejdą z komunistami w sojusz, yy, no to bezpieczny kredyt też zostanie, więc widzimy, że w każdej opcji niestety bezpieczny kredyt zostanie, prawda? Więc musimy zrozumieć, że o ten komponent, prawda? Polska złotówka będzie niszczona, czyli tak, ceny nieruchomości na pewno będą rosły w złotówkach, znaczy będą, nie, nie będą się tak zawalać, po pierwsze, nie będą się tak zawalać, a mogą nawet niestety rosnąć, nie mówię, że tych drogich, bo nie, bo tych drogich nie będą rosły, bo drogie trzeba wyremontować i tak dalej i tak dalej, duże i się ich nie opłaca. Tych tanich, takich, znaczy tanich, tych takich o średniej cenie typu 400, 500, 600, 700, 800 tysięcy góra i te ceny nieruchomości raczej nie będą w danym momencie mocno spadać, mimo to, że mamy gigantyczną depopulację, bo jest bezpieczny kredyt, tylko że to będzie chwilowe, tak? W złotówkach ceny nieruchomości nie będą spadać mocno, czy też nawet może będą rosły, jak w różnych rodzaju danych, jakichś tam statystyk, kto akurat je yy, przekaże, tak? Bo jeżeli przez następne 5 lat ci ludzie rozdadzą bankom i deweloperom zagranicznym miliardy naszych pieniędzy, które mogłyby pójść na lekarzy i, i inne rzeczy, prawda? Na szpitale, i tak dalej, na bezpieczeństwo w Polsce i ucywilizowanie w ogóle naszego państwa, prawda, które jest najbardziej jednym z najbardziej skorumpowanych krajów w Unii Europejskiej, tak? Bo Polacy są skorumpowani do kości, zresztą widzimy tu poczyniania, po, po szanowni państwo, miliardy pieniędzy pójdzie na e, zagraniczne banki, zagranicznych deweloperów. No skorumpowany mamy naród prawda do kości który w ogóle nawet nie widzi korupcji prawda Polacy nie widzą korupcji generalnie prawda oni nie widzą bo są sami skorumpowani Szanowni państwo tak więc jeżeli chodzi o to tak ceny nieruchomości zastopowane zapaść totalna cen nieruchomości zastopowana ale w złotówkach ale nie w euro ale nie w euro w euro problem, prawda drugi impuls, który będzie prowadził do, drugi impuls, który będzie prowadził do zastopowania wielkiego spadku ceny nieruchomości a nawet do lekkiego może wzrostu co niektórych nieruchomości co niektórych, ja mówię co niektórych to oczywiście jest obniżenie lekko, a zarazem bardzo mocno oprocentowania z 6,75 na 6, no nie oszukujmy się to jest jakiś tam impuls, nieduży Prawda? Bo przy racie na milion złotych to jest tylko tam 500-600 zł rata niższa, no ale jest to impuls dodatkowy, prawda? Więc te kredyty są i tańsze, i te raty mniejsze, prawda? Więc jakaś tam część ludzi ma mniejszy problem. No, ale za to złotówka się zawala, prawda? Proszę zobaczyć o co chodzi. Złotówka się zawala, tak jak mówię, Szanowni Państwo, złotówka się zawala, proszę zobaczyć, złotówka się zawala. Złotówka w danym momencie to 4,31. Złotówka y, ma największy wzrost od, y, proszę zobaczyć, to jest największy wzrost wartości dolara do złotówki. Proszę bardzo, kiedy był ostatni taki wzrost, prawda? Tu. Ostatnio z tego poziomu złotówka zawaliła się w grudniu 2021 roku, prawda? No, Glapiński z Bystrzakami dojechali Polskiego Złotego i Morawiecki, przepraszam, da dalej tutaj, o, e z października 2021 roku, prawda? Czyli, no, dwa lata temu, szanowni państwo, ostatnio złotówka się tak mocno zajechała, a nawet nie, bo ta e taka zapaść to była dopiero potem tutaj, prawda? Ale o to chodzi, że taki wzrost do góry, no to, to z, z tego poziomu to było w roku 2021. Więc o co chodzi, prawda? No jeżeli złotówka się zawala, tak? Czyli mamy bezpieczny kredyt pompujący ceny. Czyli będziecie spłacać odsetki dla banków i będziecie w, będziemy jako naród w, wciskać w kabze zagranicznym deweloperom pieniądze, zamiast, żeby nasze podatki szły na to, na co płacimy podatki, prawda, czyli na, na, na drogi, na szpitale, na tam szkoły, przedszkola i takie tam rzeczy, może nawet nie przedszkola, bo może przedszkola dobrze, że są prywatne. I tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy powinny być prywatne państwowe przedszkola, po prostu powinno być łatwo zakładać przedszkola. Może, no nie wiem. Wiadomo, że też się nie odda dziecka swojego do jakiegoś dziwnego przedszkola. No ale o co w tym wszystkim chodzi, prawda? W tym wszystkim chodzi, że jeżeli mamy, szanowni państwo, proszę zobaczyć, jeżeli mamy euro, jeżeli mamy euro i euro dzisiaj drastycznie traci, przed chwilą za 100 tysięcy euro. Mogliśmy kupić nieruchomość za 440 tysięcy złotych, tak? Dzisiaj za 100 tysięcy euro możemy kupić nieruchomość za 400... 462 tysiące złotych, wcześniej, prawda za 440 tysięcy złotych, no ale wczoraj ee, ale wczoraj euro było, proszę zobaczyć, wczoraj euro było po prawie 468 468, proszę zobaczyć, wczoraj euro było prawie po 470 co to znaczy, szanowni państwo, że jeżeli wczoraj euro było prawie po 4,70, no to było można za 100 tysięcy euro kupić nieruchomość, mniej więcej, która jest warta 440 tysięcy złotych, 470 tysięcy złotych, czyli, czyli dwa miesiące temu 440, 460, wczoraj 470, tak? Jeżeli będą obniżać, będą zawalać polską złotówkę, bezpieczny kredyt będzie obniżał wartość polskiej złotówki, podbijał inflację i tak dalej, bo będzie wprowadzał bezsensowny, pusty pieniądz, za który będą musieli płacić podatnicy. To jest to oczywiste, szanowni państwo, że człowiek y, y, zarabiający w euro będzie mu łatwiej wydawać, no łatwiej mu będzie wydawać, bo jeżeli mamy euro po 3,50, no to więcej zarabiamy w euro, prawda? Czyli jeżeli zarabiamy 3, jeżeli euro jest po 3,50, no to szanowni państwo, e, co to oznacza? No to jeżeli zarabiamy 3,500 złotych na rękę, tak? Czyli jeżeli zarabiamy minimalną plus, dostajemy 500 plus, to mamy 3,500 złotych, no to mamy 1000 euro, tak? Ale jeżeli, szanowni państwo, euro e, e, kosztuje e, 5 zł, no to nie będziemy już mieli 1000 euro, a będziemy mieli tych euro 700, prawda? No, musimy to po prostu zwyczajnie zrozumieć w Polsce. Mi się wydaje, że tego w Polsce nie, rozumie, nie rozumieją ludzie, a na pewno nie rozumieją tego wyborcy PiS, bo wyborcy w PiS w znacznym stopniu w ogóle w ekonomii i gospodarki nie rozumieją, nie wiedzą i się nie znają. Taka jest prawda, jest to starsze pokolenie, które takich rzeczy nie rozumie. To nie jest generalnie ich wina, bo kiedyś nie było internetu, nie było edukacji, prawda, sowieckie szkoły. No, nie było tej wiedzy, prawda? No ale ci młodzi zbytnio, no ci młodzi teraz więcej to wiedzą, no ale też tak nie do końca, prawda? Bo wie ten kto wie, no ale reszta ogląda filmy, jak koty robią fikołki, prawda? Tak więc, jeżeli chodzi o, o, tą, o tą rzecz, no to widzimy, no, nieruchomości, no, to łatwiej będzie zainwestować w nieruchomości w euro i w funtach, prawda? Zobaczmy, jak się złotówka zawala, chociażby chwilowo, prawda? Więc. Więc może e, napłynąć e, e, kapitał, może, i to jest następny impuls. Mamy tych impulsów bardzo dużo do zastopowania zawalania się cen nieruchomości w Polsce, a nawet do lekkiego wzrostu akurat jakichś wybranych nieruchomości, prawda? Jakich, jakichś nie, wybranych nieruchomości. Dlaczego? Po pierwsze, niebezpieczny kredyt. Po drugie, szanowni Państwo, ale jeżeli przyjdzie normalna władza, to ten niebezpieczny kredyt oczywiście usunie, prawda? Więc będzie jeden aspekt do pompowania cen nieruchomości, niszczenia złotówki mniej. Czyli tak, niebezpieczny kredyt przede wszystkim, bo nie ma bezpiecznych kredytów na świecie, szanowni państwo. Po drugie, następnym aspektem jest zawalająca się złotówka, tak? Czyli za papierki, na których jest napisane euro, i za papierki, na których jest napisane fund, prawda? I dolar, będzie można kupić więcej prawdziwych rzeczy w Polsce, czyli np. Nieruchomości, tak? Następna rzecz, że obniżyli to oprocentowanie główne z 6,70 na 6, no to wiadomo, że to dlatego się waluta zawaliła, no ale te odsetki będą niższe, prawda? Za miesiąc, prawdopodobnie, dla celów politycznych zawalą jeszcze raz złotówkę, czyli będzie złotówka jeszcze tania przed wyborami dla celów politycznych, no i te odsetki będą jeszcze tańsze, więc dalej jest impuls do tego, aby bombować ceny nieruchomości, ale żeby niszczyć złotówkę i żeby podbijać inflację. Ja mówię, że ceny tak będą rosły w złotówkach, no ale wiecie, szanowni państwo, e, ale jeżeli chodzi o świat, no to w Wenezueli też ceny nieruchomości rosną po 10 tysięcy procent rocznie e, w tych ich tam e, pieniążkach, które oni tam mają, prawda? Które taczkami wożą do sklepu. Tak więc, jeżeli chodzi o następne proinflacyjne problemy w stosunku do nieruchomości, no to trzeba zaczekać przede wszystkim, szanowni Państwo, trzeba zaczekać na wybory. Jeżeli, 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 dojdzie, jeżeli PiS wygra, no to utrzyma bezpieczny kredyt. Jeżeli PiS wygra, dodatkowo następny wprowadzi, prawdopodobnie następny proinflacyjny to rzecz. Jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, czyli zamiast 500 plus będzie 800 plus. No to to też podbija ceny nieruchomości, bo podbija wszystko, prawda? Bo jeżeli jest rodzina i ma troje dzieci i dzisiaj dostaje 1500, no a od stycznia dostanie 2400, no to mają większą siłę kredytową, mają więcej pieniędzy, żeby kupić nieruchomość, tak? Czyli dalej podbijamy, 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 podbijamy. No ale to ma perspektywę, szanowni państwo, w zarobkach. My tracimy zarobki w stosunku do euro, ale nasze ceny dodatkowo żywności, wszystkiego rosną przez to, bo więcej pieniędzy jest w gospodarce, prawda? Bo im więcej oni rzucą tego pieniądza, im więcej go wydrukują, im więcej to, im więcej tamto, a płace nie rosną i waluta się zawala, tym jest gorzej. Tak więc spoko, nieruchomości. Ceny nieruchomości w złotówce, tych wybranych oczywiście, które akurat któraś ze statystyk poda, któryś tam, bo u nas generalnie nie ma prawdziwych danych. Cen nieruchomości u nas to jest wszystko zakłamane. Wiemy, że na przykład, jeżeli mamy angielską stronę, na przykład na angielskich stronach jest tak, że wchodzisz na stronę i ty widzisz cenę sprzedażową, historię sprzedażową danej nieruchomości. Na przykład, jeżeli nieruchomość jest od 50 lat i 7 razy była sprzedana i kupiona, prawda, no to ty tą historię nie widzisz, że była sprzedana za tyle w takim i takim roku i kupiona za tyle no i ty widzisz i dlatego Brytyjczycy nie są aż takimi frajerami jak Polacy bo Polacy nie widzą tych cen, prawda? więc no po prostu u nas się toczy jedno wielkie czyste frajerstwo jeżeli chodzi o takie sprawy ludzie nie są w stanie ocenić ceny nieruchomości nie są w stanie, bo nie wiedzą jaka była cena jeżeli byś poszedł na giełdę i na giełdzie by ci nie powiedzieli, ile te akcje kosztowały wczoraj, przez czy przez wczoraj, czy tam tydzień temu, no to jak masz zainwestować w taką spółkę? No a w Polsce jest takie frajerstwo właśnie, że, 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 że do tych cen jest y, y, bardzo trudno się dostać. Czy w ogóle istnieje możliwość się dostać, to już jest następna sprawa, prawda? E, tak więc okej. Okay. Na razie Totalne zawalanie nieruchomości nam, szanowni państwo, nie grozi. Dorzucili drukowanego pieniądza, bezpiecznego kredytu dorzucą osie... zamiast 500, plus, 800, plus, dorzucą, szanowni Państwo, 15 emeryturę. Będą wypłacać setkom tysięcy darmozjadów, emerytury w wieku 40 lat. Szanowni Państwo, brawo, brawo. Ceny nieruchomości będą rosły. Na, na pewno wszyscy będziemy szczęśliwi i będziemy dzięki temu więcej zarabiać. Oczywiście, mówię to w cudzysłowie. Nie, nie będziemy, Szanowni Państwo. Nie będziemy. I koniec. Taka jest prawda. Ale sprawdźmy to na takich danych, takich danych, danych, danych z rynku. Zobaczmy, czy te ceny nieruchomości gdzieś tam sobie pospadały. Sprawdźmy w takim razie Jelenią Górę. Jelenią Górę zaznaczyłem, Szanowni Państwo, do 10 km. Wiemy, że Jelenia Góra jest piękna, fajna. I zaznaczyłem Jelenią Górę. 70 metrów kwadratowych minimum, bo ja nie lubię sprawdzać klitek, bo szanowni państwo, nie lubię, bo, bo nie, bo po, połowa ludzi, która mnie słucha, ma około w statystykach pewnie mniej więcej tak to wygląda, że ma minimum dwoje dzieci, mniej więcej, prawda? Tak więc ci ludzie, dużo ludzi, którzy mnie słuchają, to mam troje dzieci, Taka jest prawda, i 70 m2 to jest minimum, co ja będę sprawdzał. Zresztą, jak sobie coś kupować i chce się tam żyć, no to po co sobie kupować klitkę? Jak można sobie kupić coś dużego, wydając trochę więcej, prawda? Jeżeli się ma, prawda? Bo przecież finalnie no ja rozumiem, że tutaj mnie też słuchają co niektórzy, którzy mają 20 lat prawda, czy jacyś młodsi chłopcy, czy, czy, czy dziewczynki prawda, dziewczyny, prawda no ale jeżeli, no ludzie którzy już mają na przykład 25 lat dużo ludzi już ma rodziny, prawda ludzie, którzy mają 30 lat jeszcze więcej ludzi ma rodzinę, a ludzie już w wieku 35, 40 lat no to większość ma rodzinę a ludzie w wieku 45 czy 50 lat to już mają znaczna część odchowane dzieci dla ludzi, którzy mają odchowane dzieci, może te duże nieruchomości nie są potrzebne, bo dzieci sobie same mieszkają, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No ale generalnie ja lubię 70-metrowy sprawdzać, prawda? Minimum, prawda? Bo to pokazuje prawdziwą naturę i co jest w rzeczywistości dostępne. W takim razie, no, Jelenia Góra, wiemy gdzie jest. Jelenia Góra jest piękna, fajna i ładna, prawda? Na południu Polski. Pod Wrocławiem, koło granicy yy, Czech. Jest to przepiękna miejscowość, yy, przepiękne miasto, fajne, piękne, ładne. No, totalnie, moim zdaniem, niedoceniane, ale są tam tanie nieruchomości. Dlatego zobaczyłem, prawda? Dlatego je sprawdzimy. I proszę zobaczyć, te tanie nieruchomości w tym w tej jeleniej górze. Jelenia góra jest piękna. Naprawdę, Jelenia Góra dla mnie jest naprawdę bardzo pięknym miejscem. W ogóle mamy piękne miasta, które są w znacznej części niedocenione ze względu na brak kapitału, bo kapitał idzie dla zagranicznego bankstera i dewelopera zamiast na infrastrukturę i wysokopłatne miejsca pracy, więc sobie sami nie. Sami sobie robimy to, co robimy. No ale jeżeli mamy, Szanowni Państwo, u władzy Baxtera i dewelopera, no to co mamy mieć innego? Proszę zobaczyć. Szanowni Państwo, yy, tutaj widzimy. 100 metrów kwadratowych 140 tysięcy złotych. No widzimy, że to totalnie do remontu jakaś kamienica. Tutaj 100 metrów kwadratowych 165 tysięcy złotych, 90 m2 170 tysięcy złotych, proszę zobaczyć ile jest okazji do 10 km od jeleni góry? Proszę zobaczyć, to jest 3 km od jeleni góry 170 tysięcy złotych 90 m, prawda? Tutaj w tym to raczej by chyba nikt sobie tak nie chciał kupować. Proszę zobaczyć. 180 tysięcy złotych 96 metrów, tak? To, to obdarte wszystko, prawda? 189 tysięcy 80 metrów kwadratowych. Proszę zobaczyć. Tutaj, tutaj, tu, tu totalny remont. 190 tysięcy, 200 tysięcy, 210 tysięcy. No gdyby taki cały dom to był na sprzedaż, jeżeli to jest cały dom na sprzedaż do remontu, fajnie, prawda? 210 tysięcy za 133 metrów kwadratowych. I mamy dalej ruderki 219 239 239 240, proszę zobaczyć, 240 250, proszę zobaczyć, jakie widoki piękne, prawda? No i się zaczynają po 250, po 300, czyli widzimy, że gdzieś tam jakieś rudery, no tam w tych niektórych to w życiu bym nie chciał mieszkać, prawda? E, jeszcze ten dom, tak, no bo przecież go można sobie poremontować, i to bardzo fajne by było, gdyby to był cały dom dla ciebie. Jeżeli to jest 133 metry całe dla Ciebie, no to fajne. No ale tutaj na przykład to bez sensu, prawda, bo tu widzimy, że to jest jakiś wielorodzinny zapadający się budynek. Więc tutaj trzeba między jakimiś innymi ludźmi żyć i tak dalej. No to nie, nie, nie do końca. Nie do końca, prawda. Znajdźmy coś ładniejszego. No i tutaj mamy coś ładniejszego, widzimy. 325 tysięcy. Czy te ceny w Wielenie Górze się zawalają? O, proszę bardzo, jaki ładny. 325,90 metrów. Czy te w Wielenie Górze ceny się zawalają? Czy to są zawalone ceny? Proszę zobaczyć. 340 tysięcy kamienica z miejscem parkingowym, i to jest sama Jelenia Góra. Proszę zobaczyć, 350 tysięcy, prawda? No i jest cała masa tanich nieruchomości. W porównaniu, szanowni Państwo, w porównaniu do tego, co jest, na przykład w takich miastach jak Trójmiasto, no bo w Trójmieście nie znajdziesz nieruchomości 100 metrów, nie ma, po prostu nie ma, nie ma, nie ma 100 metrów w Trójmieście kosztuje no 800 tysięcy, a tutaj mamy dużo, no te, może pomijając te rudery, pomijając te rudery, pomijając te rudery, prawda? Po 200 tysięcy. Fajna cena, ale rudery, prawda? Pomijając te rudery, takie czy też w jakiś wielorodzinnych, obdartych miejscach, gdzie zbytnio nikt nie chce, prawda? No to pomijając te rudery, no to tu się zaczyna coś lepszego, prawda? No to takie 300 tysięcy w Jeleniej Górze da się zamieszkać. Powiem tak, w Jeleniej Górze da się zamieszkać za 300 tysięcy. O, tutaj już jeszcze, tu mamy 350, 350, proszę zobaczyć 350, tu cały domek. Za 359 tysięcy, 125 tysięcy, prawda? Widzimy, że w Wielenie Górze jest od groma nieruchomości 90-100 metrowych za mniej więcej 300 tysięcy. Za mniej więcej, tak? No widzimy, że jeżeli coś kosztuje 350, to może sprzedadzą za 300, prawda? Może, może tak, może nie. No tu już jest 400 tysięcy wszystko, no ale to są niektóre 124 metry. No widzimy, że coś tam w Wielenie Górze tanio. Można kupić 300 tysięcy za 100 metrów. Czy to jest tanio? No, porównując to do trójmiasta, no to jest tanio. No bo jeżeli weźmiemy trójmiasto czy Warszawę, no to co? No, w, no w, żeby zamieszkać w trójmieście na 100 metrach, prawda? No to trzeba. Znaczy się, są okazje, prawda? Ale tego zbytnio, no, nikt nie kupuje, bo w Polsce kupują nieruchomości i dlatego mówią, że teraz się ceny zastopowały, ale kupują takie, wiecie, za Klitki kupują, prawda? Za 400 tysięcy, za 500 tysięcy, za 600 tysięcy, prawda? No, no, no przecież ile będzie miał ten bezpieczny kredyt? 600 tysięcy, no to za 600 tysięcy można kupić klitkę, a te klitki będą rosły, bo wcześniej klitkę, gdyby nie wprowadzono bezpiecznego kredytu, to klitkę by zaraz kupił za 60-metrową klitkę, kupiłby za, e, wiesz, 400 tysięcy, no ale będą chcieli sprzedać za 600 tysięcy, bo jest bezpieczny kredyt. No i tyle. No, i tyle, tak? Taka jest prawda o tym, więc, żeby generalnie kupić w trójmieście, teraz nie będziemy tego sprawdzać. Czy wiecie, w Warszawie jest 100 metrów na jakiejś dzielnicy? No to ile to jest? 800-900 tysięcy, prawda? A w jakimś tam centrum, no to milion, prawda? Chociaż tego mało kto, to mało kto kupuje. Może, jeżeli urąbią jeszcze oprocentowanie o 1% i zniszczą totalnie złotówkę, prawda? Na przykład złotówka będzie 5 zł za euro, dolar będzie 5 zł za, euro, za dolara, zniszczą do funta nawet, funt będzie 6 zł kosztował, no to jakiś tam kapitał przyjdzie, prawda? Znaczący czy też nieznaczący. No Ale widzimy, że wiele nie górze można kupić. Za 300 tysięcy coś 100 metrowego. Z moje rudery za 200 tysięcy można kupić, prawda? W wiele górze. No, w trójmieście generalnie w danym momencie jest to właściwie prawie niemożliwe. Ale porównajmy to w takim razie do sytuacji, sytuacji światowej. Sytuacji światowej. I oczywiście weźmiemy, szanowni Państwo, do tego yy, Hiszpanię, prawda? Hiszpanię, Marbella, piękna, ładna. Każdy zna Marbellę. Tutaj pokażę Marbella. Yy, Proszę zobaczyć, tak wygląda marbela. Piękna, ładna, fajna, prawda? I zaznaczyłem Marbelę do tam przybrzeżną Marbelę do tam 20 km wzdłuż plaży. Wszystko przy tej y, autostradzie, prawda? Żeby było blisko. Mamy Marbelę, w której w ogóle nie trzeba gazu, prądu, znaczy się gazu. Ca Cały rok masz ciepło, prawda? A tutaj mamy naszą Jelenią Górę. Piękną Jelenia Góra może zobaczyć tu mamy naszą piękną jelenią górę jak to pięknie wygląda jelenia góra jest piękna ładna fajna i widzimy że w tej jeleniej górze można kupić za 300 tysięcy rudere jakąś za 200 tysięcy tylko tam w jakichś wielorodzinnych obskurnych domach to, to ja bym zbytnio nie chciał no ale już może w jakichś kamienicach lepszych jest coś do kupienia w jeleniej górze nawet za 300 tysięcy, za 350 100 metrowego tak więc jest jest okej okay, prawda Wiemy, że w mieście jest to generalnie prawie że niemożliwe, bo te wszystkie takie, które są możliwe do wykupienia, zaraz znikają. Tak więc przejdźmy do tej Hiszpanii. No i tutaj zaznaczyłem, Widzimy po lewej stronie, w Hiszpanii, co można kupić, i weźmiemy od 70 metrów, tak jak w Polsce: od 60, no dobra, weźmiemy od 80 metrów, czyli w Polsce pokazywało od 70. A czy też od 80, nie wiem, nie pamiętam. Dobra, I, po, i zobaczmy od 80 metrów, e, jak wygląda sytuacja w Marbeli, wzdłuż do Malagi, wzdłuż e, autostrady tej przybrzeżnej, gdzie nie trzeba wziąć gazu. No i zobaczmy, po ile są tam e, nieruchomości. Tylko jest taki problem, bo nie wiemy, jak liczyć bo możemy liczyć, bo możemy liczyć ceny e, po. Możemy liczyć ceny po 4,60 dzisiaj lub też po 4,40, czy też po średnim kursie 4,30, prawda? No i widzimy euro, prawda? No i widzimy po ile jest. Zaczynają się po 50 tam 6000 razy 4,4, po 246 tysięcy złotych się zaczynają, proszę zobaczyć. No i, i tyle. Po 46 tysięcy złotych się zaczynają. No i tyle. Po 56 tysięcy euro po 246 tysięcy złotych, a reszta się z... następnie są tylko już. Tutaj coś nie wiem, zastanawiam się, czy źle zaznaczyłem, bo wcześniej patrzyliśmy, to tych opcji było bardzo, bardzo dużo i może bardzo, bardzo szybko poznikały. No nie, no. Takie są, jest yy... Takie ceny, jakie są, takie są. Czyli mamy po 75 tysięcy 75 razy 4,4 330 tysięcy złotych. Proszę zobaczyć, 330 tysięcy złotych. Tylko wiecie, tutaj za 330 tysięcy złotych to jest tak, 104 metry, 114 metrów. Basen. Prawda? Proszę zobaczyć. Tak. 80 tysięcy euro 86, tylko że to są drogie nieruchomości jak na Hiszpanię, prawda? Proszę zobaczyć, to są 100 e, metrów kwadratowych e, po 100 000 euro proszę zobaczyć, to nie, są, to nie są niskie ceny, jak na Hiszpanię prawda? To nie są niskie ceny, jak na Hiszpanię widzimy, że te ceny no, 100 000 euro w danym momencie 70 metrów czyli 440 tysięcy złotych po kursie. 4,40 po dzisiejszym kursie 460 tysięcy złotych, prawda? Czyli widzimy, że w Jelenie Górze znacznie taniej kupimy nieruchomość aniżeli w Marbeli i na tym południu Hiszpanii, prawda? No to jest wszystko 440 tysięcy, tak? No, w, w tej Jelenie Górze to te rudery były po 200. Na coś lepszego to za 300 tysięcy, prawda? Czy 350, tak? Czy 400? A tutaj w, takie najtańsze widzimy, tam jakieś były rudery, a cała reszta, szanowni Państwo, 100 tysięcy euro, 100 tysięcy euro, 100 tysięcy euro. Wszystko widzimy, jak coś za 110 tysięcy wystawione, no to 100 tysięcy euro. Wszystko jest powystawiane za 100 tysięcy euro, czyli trzeba liczyć, że e, no, zostało bardzo mało, bardzo tanich nieruchomości w Marbeli i pod Marbellą i w stronę malagi. Nie wiem, czy akurat updateują, czy po prostu zostało powykupowane, prawda? Bo yy, zwyczajnie robiłem wcześniejsze statystyki i było znacznie więcej tanich, może wykupiono, może wykupiono, trzeba by było porównać ze wcześniejszymi danymi, no, ale widzimy, że za pod marbelą, no, kupimy, czy wzdłuż marbeli, tam, tego wybrzeża całego, prawda? Kupimy po 400 tysięcy, 100 metrów bez problemu. Nawet kupimy za 400 tysięcy czy 440 tysięcy, proszę zobaczyć, tu była na przykład taka nieruchomość, chyba 150 metrów, proszę zobaczyć. 150, gdzie to jest, gdzie to jest, o tutaj, zobaczmy, tutaj, wiecie, tylko że tutaj macie to z basenem i nie trzeba gazu, o tym chodzi, o to chodzi, prawda, czyli tak, no pod barbelą czy w Marbeli kupimy coś za 400, 440 tysięcy fajnego, w Wielenie Górze w podobnym standardzie jest to samo, można kupić coś w Jeleniej Górze za 300 tysięcy, Rudere jakąś, kto chce tam za 200 tysięcy, tylko tamte to nie były za fajne, prawda, no, ale jeżeli chodzi o, widzimy, jeżeli chodzi o na przykład takie miejsce jak Trójmiasto, no to w Trójmieście dalej trzeba zapłacić, wiecie, 700, 800, 900. 700, 800, 900 tysięcy. 700, 800, 900 tysięcy. Tylko, że u nas kredyt dalej jest oprocentowany 6%, a u nich jest oprocentowany 4,25. U nas trzeba gaz, u nich gazu nie trzeba. Proszę zobaczyć, jak, w jaką jaskinie się wjeżdża. Wjeżdżać w jaskinie, dwa baseniki. Proszę zobaczyć. Dwa baseny. To jakiś, nie wiem, jakiś. Co to jest? Kryty basen. To jest jakiś taki kompleks do mieszkania, chyba. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, no ale widzimy. No, 115 tysięcy to pewnie by sprzedali za 100 tysięcy. Eee, no, proszę zobaczyć, w jakimś takim kompleksie. Ja nie wiem, co to jest. Czy to już jest zrobione? No ale widzimy. Fajnie, prawda? Fajnie, no taki do no co, no. Przy, za 440 tysięcy przy kursie 4-4, gdyby opuścili 15, tak? E, czyli 150 tysięcy metrów kwadratowych, no to proszę sobie wyobrazić. Kupujesz e, w takim standardzie 100. Ja nie wiem, co to w ogóle jest, bo tu nawet nie pokazali w środku tych nieruchomości. Ja nie wiem, czy to jest. Wszystko ludzi nie pokazują to jakieś takie obskurne, to stare wygląda. Ja nie, nie, nie wiem, co to jest, no ale. Wyobraźmy sobie, że to jest na chodzie i tam ludzie mieszkają. No to masz 150 metrów. A w kup w Trójmieście mieście czy w Warszawie 150 metrów w takim standardzie z taką traweczką, z takim basenem. No to zapomnij nie ma czegoś takiego, coś takiego nie istnieje. A jakbyś chciał kupić coś takiego, no to w którym mieście? coś takiego, czy gdzieś, to to wystawiają po 2 miliony złotych czy w Warszawie, no ale te, mało kto, jakikolwiek Polak jest w stanie coś takiego kupić, a tutaj kupujesz za 440 tysięcy przy kursie 4,4 euro gdyby opuścić ze 115 na 100, prawda? więc trzeba to zrozumieć, że są takie okazje i są takie sytuacje nie mówię, że akurat ta, bo jakoś tak mało tych danych tutaj jest no ale generalnie jest tego cała masa, bo to nie jest tylko jedna okazja. Bo proszę zobaczyć, tutaj mamy też fajny basenik, proszę zobaczyć, tak? Jest sto, 110 metrów na przykład, prawda? Tutaj proszę zobaczyć. Jest 110 metrów, jest basenik, jest, jest, prawda? Eee, jest basenik, jest 110 metrów, są ładne widoki, na pewno jest czyste powietrze, bo tam jest po prostu czyste powietrze, bo u nas powietrze nie jest czyste. No i proszę zobaczyć, basenik, wielki taras, 110 metrów kwadratowych, o jaki taras, no proszę zobaczyć, trawka, proszę zobaczyć jaki środek, za... proszę, to, so... to jest wykończone już, to nie są z... fejkowe zdjęcia, proszę zobaczyć, 100... 118 tysięcy euro, no proszę to zrozumieć, to kosztuje 118 tysięcy euro, tak, może żeby sprzedali za 100, 110 metrów kwadratowych, tak. 440 tysięcy przy kusie, 4,4, załóżmy, że nawet pół miliona. No to gdzie coś takiego by ci wystawili w Polsce? W... To jest wszystko wyremontowane, to jest wszystko nowe, no. Szanowni Państwo, no to w trójmieście yy, ceny za takie rzeczy, oczywiście tego mało kto kupuje, no, ale ceny za takie rzeczy 110-metrowe, za taki luksus, yy, wiecie, to jest yy... Wystawiają po 15 tysięcy z metra, tak? czyli za siedemset tysięcy Tego nikt nie kupuje, oczywiście, chyba że ja nie wiem kto, no ale normalny człowiek tego nie kupuje, prawda? A tutaj widzicie, w którym mieście by było, czy w Warszawie w takim standardzie, by byłoby wystawione za e, milion, półtora miliona, nawet dwa miliony, e, wiecie, no a tutaj mamy za pół miliona. Życzę miłego dnia, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, zapraszam do obejrzenia przede wszystkim tego filmu, który pojawił się na Państwa ekranach, ze względu na to, że to mogą być znacznie lepsze i fajniejsze i ratujące ekonomiczne życie informacje. Pozdrawiam i do usłyszenia.